Pierwszą taką sprawą jest to, że czasem to jako pewnych synonimów używam określeń filozofia i metafizyka. Faktycznie jednak to nie, oczywiście nie jest do końca to samo. Ave Maria Stella, Dei Mater Alma. Faktycznie filozofia jest czymś szerszym, metafizyka natomiast jest pewnym rdzeniem, jest pewną duszą filozofii, stanowi pewną duszę, pewną podstawę, tak jak żeśmy to mówili na tym pierwszym spotkaniu, jest to pewien fundament i podstawa, na której wszystkie inne działy filozofii będą bazowały. I z tej racji możemy, nieco upraszczając rzeczywistość, ograniczyć się do metafizyki, jeżeli chcemy mówić o filozofii, ponieważ rozumienie filozofii przez pryzmat metafizyki, i to jeszcze będzie tej metafizyki tak właśnie rozumianej w sposób filozofii realistycznej, już mocno nam określa to, jaka będzie filozofia. Bo wszystkie inne działy filozofii, wszystkie inne dziedziny, można powiedzieć, one będą przyjmowały z metafizyki to najbardziej podstawowe, najbardziej istotne rozumienie rzeczywistości, to najbardziej fundamentalne. I ono z kolei będzie narzucało tym dziedzinom taki, a nie inny charakter. Ono będzie je określało. Dlatego tak istotna jest metafizyka i dlatego tak ważne jest poświęcenie właśnie dużej części czasu i uwagi na zrozumienie tego, czym przede wszystkim jest metafizyka. Ale żeśmy, już pewne tutaj różnice będą się pojawiały, jeśli przejdziemy do pewnych szczegółów. Różnice pomiędzy metafizyką i pewnymi działami filozofii, które bezpośrednio jakby nie są metafizyką, ale na metafizyce będą bazowały, będą czerpały z niej pewne pojęcia i pewne można powiedzieć, rozumienie rzeczywistości na tym najbardziej podstawowym poziomie. Przede wszystkim chodzi po prostu o to, że mówiliśmy na tym ubiegłym spotkaniu o celu metafizyki. Celem metafizyki jest rozumienie dla samego rozumienia. To jest ta teoria, to jest właśnie to rozumienie rzeczywistości, ta kontemplacja rzeczywistości. Po to, żeby po prostu stać się człowiekiem lepszym, żeby być człowiekiem szczęśliwym. Jakby to jest istotą szczęścia, jest właśnie ta kontemplacja, jest właśnie ta teoria. To jest jakby cel, dla którego wszyscy zostaliśmy stworzeni. Mówiliśmy też o tym, że to się bardzo ładnie się przenosi na ten poziom nadprzyrodzony i że możemy w ten sposób dojść do tego, co święty Tomasz potem będzie pisał we wstępie do tej tak zwanej sumy filozoficznej, do sumy contra gentiles, co będzie pisał o zadaniu mędrca. Że tak naprawdę człowiek jest stworzony dla poznawania prawdy, że został świat stworzony po to, żeby stworzenia rozumne mogły poznawać prawdę otaczającym świecie. Także tutaj na tym poziomie naturalnym oczywiście tym się zajmujemy, ale tu już widzimy, że zgodnie z tą zasadą, że łaska bazuje na naturze, mamy dzięki temu też jako chrześcijanie możemy być właśnie lepszymi chrześcijanami, bardziej świadomymi tego celu, dla którego zostaliśmy do istnienia powołani. Więc też i filozofia ma dla nas takie dodatkowe znaczenie. Ale to oczywiście ta znajomość dla samej znajomości, właśnie po to, żeby kontemplować, żeby cieszyć się prawdą, to jest rzeczywiście dla metafizyki cel zasadniczy, ale ponieważ metafizyka jest podstawą dla innych działów filozofii, jakie to są działy, może, bo tutaj żeśmy tego chyba nawet do końca nie wyjaśnili, chociażby etyka. Etyka, która mówi o tym, w jaki sposób postępować. I oczywiście znowu dla nas jako katolików etyka, ta filozoficzna etyka jest jakąś pewną naturalną bazą i podstawą dla łaski, dla tego, co my wiemy z objawienia, co nazywa się też teologią moralną, co jest już czymś dużo bardziej ścisłym i co przede wszystkim zawiera te wszystkie informacje, które przychodzą do nas z objawienia. Więc oczywiście teologia moralna jest pewnym punktem odniesienia dla nas katolików, ale musimy też pamiętać, że teologia moralna, jeżeli nie będzie oparta na tej filozoficznej etyce, to wówczas staje się tylko i wyłącznie jakąś próbą rozumienia biblijnych jakichś fragmentów. Gdzie to zawsze wcześniej czy później okazuje się jakimś zadaniem karkołomnym. To nawet Ratzinger jako teolog przyznał, że jeżeli się teologia moralna odrywa od prawa naturalnego, jeżeli odrywa się właśnie od tej filozoficznej etyki, to wówczas mamy do czynienia z jakimś jednym wielkim absurdem, że właściwie nie jesteśmy w stanie skonstruować w odpowiedni sposób takiej teologii moralnej. Więc etyka. Etyka już nie skupia się przecież na znajomości prawdy dla samej znajomości, ale skupia się na tym praktycznym działaniu. Ale także chociażby taki dział filozofii jak estetyka, która ma swój wymiar taki wytwórczy.
Bo chodzi o to, żeby wytwarzać rzeczy piękne w ramach po prostu znajomości, rozumienia rzeczywistości, rozumienia tego, czym piękno jest, żeby przekładać to zrozumienie rzeczywistości na działalność wytwórczą. Więc są jeszcze jakby dwa, poza tą teorią, poza tą kontemplacją, jeszcze dwa takie obszary naszej działalności filozoficznej, które bazują na tym pierwszym. Bo najpierw jest ta kontemplacja, najpierw jest teoria, najpierw jest zrozumienie rzeczywistości, dopiero potem jest działanie. I to działanie albo w wymiarze praksis, czyli właśnie takiej działalności praktycznej, z jaką mamy do czynienia w przypadku etyki, czy też w przypadku tej działalności tak zwanej poetycznej, czyli wytwórczej. Czyli chodzi o konstruowanie, o budowanie nie tylko pewnych przedmiotów, ale na przykład jakichś organizacji, jakichś instytucji, organizowanie ludzi w ramach jakichś struktur, które też muszą się odznaczać właśnie pewną harmonią, pewnym pięknem. To jest właśnie to, co również wynika z filozofii. Filozofia ma właśnie jeszcze te dwa dodatkowe wymiary, o których żeśmy nie mówili, ale które jednak bazują na tym najważniejszym, pierwszym zadaniu, właśnie na tej kontemplacji. I znowu tutaj możemy dostrzec coś, co na poziomie nadprzyrodzonym będzie nam przypominało właśnie taką konstrukcję. Takie nabudowanie tego, co praktyczne, tego, co wytwórcze, nabudowanie na tym, co jest teoretyczne, co jest kontemplacyjne. Bo przecież to jest dokładnie ta myśl, która została wyrażona w takim zwięzłym haśle, że życie apostolskie potrzebuje pewnej duszy i tą duszą jest kontemplacja. Że życie wewnętrzne jest duszą apostolstwa. To przecież jest nawet tytuł pewnej książki takiej należącej do kanonu lektur duchowych. Więc życie wewnętrzne jest prawdziwą duszą apostolstwa. Bez życia wewnętrznego, bez modlitwy, bez zjednoczenia z Bogiem nie jest możliwe bycie dobrym, na przykład kaznodzieją, dobrym spowiednikiem, dobrym też jakimś takim, powiedzmy, społecznym działaczem kościelnym w takim wymiarze prawdziwie nadprzyrodzonym. Nie jest możliwe rozwiązywanie problemów, tych prawdziwych problemów kościelnych bez tego głębokiego zjednoczenia z Bogiem. Jeżeli się o tym zapomni, to się wtedy właściwie wpada to, co i dzisiaj jest bardzo rozpowszechnione, czyli taki aktywizm, taką działalność praktyczną, która nie czerpie już tych nadprzyrodzonych łask, po prostu łask, nie czerpie tych sił nadprzyrodzonych od Boga i próbuje jakoś po ludzku, za pomocą tych ludzkich zasad rozwiązywać problemy, które przecież człowieka przekraczają. Bo chodzi przecież o dążenie do tego, co jest ponad tym światem. Wobec tego widzimy znowu, że istnieje pewna jakaś analogia, pewne podobieństwo między tymi nadprzyrodzonymi nas jako katolików interesującymi zagadnieniami, a tym, co możemy dostrzec z filozofii. A więc jeżeli chodzi o filozofię, to oczywiście nie wszystko jest metafizyką i nie możemy tak jakoś tego utożsamiać, ale faktycznie jednak jest bardzo, bardzo mocno, jest widoczne związek pomiędzy metafizyką, pomiędzy rozumieniem tych najbardziej podstawowych zasad, a potem konstruowaniem jakiejś teorii na przykład człowieka. To jest oczywiste, że jeżeli źle będziemy rozumieli podstawowe zasady, to wówczas nasza koncepcja dotycząca człowieka, czyli antropologia filozoficzna, będzie wadliwa, będzie po prostu twierdziła o człowieku coś, co nie jest prawdą. Będzie człowieka jakoś próbowała zredukować. I żeśmy też tutaj już mówili, to akurat było na tych obszarze tych pytań, które były później po wykładzie, że bardzo mocne, bardzo istotne jest właściwie zauważenie tej konieczności pójścia środkiem, jeżeli chodzi o rozumienie człowieka, że nie jest człowiek ani zwierzęciem, ani aniołem, do tego jeszcze potem wrócimy, bo to jest temat bardzo ważny, nie będziemy go na razie poruszać. A więc pierwsza sprawa to jest właśnie to, żeby zrozumieć z jednej strony związek między filozofią a metafizyką, z drugiej strony to, że jednak nie są one czymś identycznym. Mówiliśmy także o tym, że filozofia zajmuje się, właśnie w naszym przede wszystkim ta metafizyka, że zajmuje się całą rzeczywistością, że jest nauką najbardziej ogólną, ale jednocześnie też nauką najgłębszą, bo podczas gdy inne nauki będą szukały tych przyczyn najbliższych, tak jak w przypadku nauk przyrodniczych, nauk takich jak fizyka, będą się skupiały na tych przyczynach najbliższych rzeczywistości, tej, którą chcemy wyjaśnić, tego obszaru rzeczywistości, którą chcemy wyjaśnić, tego bytu, który chcemy wyjaśnić, tak filozofia będzie sięgała do tych przyczyn najdalszych. I tutaj jest właśnie kwestia w ogóle przyczyny jako takiej, tego też tematu żeśmy dotychczas nie poruszali,
I ponieważ jeżeli chodzi o przyczyny, te cztery przyczyny, które są takim kluczem do rozumienia rzeczywistości filozofii, to jest osiągnięcie Arystotelesa i dopiero w momencie, kiedy będziemy omawiali Arystotelesa, to będziemy mogli dokładnie to sobie omówić, ale już teraz, z racji tego, że jest to jednak pewien też klucz do zrozumienia tych pierwszych filozofów, których za chwilę będziemy poznawać, jest to klucz do tego, wobec tego postaram się teraz to przedstawić w taki najkrótszy, najbardziej zwięzły sposób. Otóż jeżeli chodzi o te cztery przyczyny, Arystoteles właściwie podzielił je przede wszystkim na takie dwie grupy. Są przyczyny zewnętrzne i przyczyny wewnętrzne. Każdy element rzeczywistości, właściwie każdy byt, jest przede wszystkim jakoś umieszczony w pewnym kontekście. To jest coś, co też tam z czasem dopiero przychodzi. Nie pojawiło się tak w refleksji filozoficznej od razu. Ale też i sam w sobie jest jakoś ukonstytuowany. Jeżeli chodzi o to samo w sobie, jak on wewnętrznie jest jakby, z czego on jest zbudowany, to tutaj przede wszystkim możemy wyróżnić dwa elementy. Materię, czyli pewnego rodzaju substrat, z którego coś jest zbudowane, skonstruowane, z czego coś się składa, ale też jest coś jeszcze więcej, coś innego, coś, co wykracza poza ten porządek pewnego substratu, składnika, z którego rzeczywistość jest zbudowana. Co współczesna, na przykład nauka często tak nie uwzględnia do końca, jakby koncentruje się tylko na samym substracie, na samych tych elementach, a jakby zapomina, że jest coś więcej, jest jakiś czynnik spajający. Zapomina się często o tym, że suma elementów nie jest równa jakby całości. Całość to jest coś więcej niż tylko suma elementów. Jest jeszcze jakiś element, który musi to wszystko jakoś zorganizować. Jest właśnie coś, co nazywa się filozofii formą. Czyli takim czynnikiem konstytutywnym, który będzie zapewniał o pewnej tożsamości bytu, który będzie określał jego tożsamość, jego poznawalność i jego niezmienność. Te trzy takie bardzo ważne elementy. Niezmienność w tym sensie, że pomimo pewnych przekształceń, którym każda rzecz ciągle podlega, jednak ta tożsamość rzeczy jest zachowana. Zasada tożsamości, tu też o tym będziemy mówili, odkryta bardzo dawno, która jakby się szerokim echem potem odbiła w poglądach filozofów, ale też było potrzeba wiele czasu i uwagi, żeby odpowiednio wypośrodkować rozumienie tej zasady, żeby nie przypisywać jej zbyt dużej roli, ale także, żeby jednak ją uwzględniać. A więc jest ta tożsamość rzeczy zapewniona przez formę. Jest ta oczywiście poznawalność, dzięki której możemy poznać, ale też jest i właśnie ta tożsamość, która pozwala po prostu jakiejś konkretnej rzeczy być tym, czym ona faktycznie jest. Jest czymś właśnie więcej niż tylko sumą elementów. To jest właśnie ta przyczyna formalna. No i poza tą materialną formalną mamy te dwie przyczyny zewnętrzne. No pierwsza z nich jest przyczyną sprawczą, jest tym czynnikiem, czy zespołem czynników, też odpowiednio jakoś uhierarchizowanych często, które powodują, że ta rzecz może zaistnieć. I to jeszcze akurat powiedzmy w fizyce jest, czy w ogóle w naukach, jakoś tam się rozumie i się właśnie często tej przyczyny sprawczej szuka. Szuka się takiego czynnika, dzięki któremu coś mogło zaistnieć. Tak? Bo wiemy, że właśnie metafizyka będzie na tym polegała, że szukamy, to jest ta metoda w metafizyce tej realistycznej, filozofii realistycznej również, bo metafizyka jakby nadaje potem jakby innym tym działom filozofii właśnie te jakby metody. Więc szukamy takich czynników, które będą powodowały, że jakaś rzecz jest niesprzeczna, że jest ona wyjaśnialna, jest właśnie racjonalna. Możemy jakby wyjaśnić dzięki przyjęciu tych czynników to, że ta rzecz jest właśnie taka, jaka jest, że ona istnieje i właśnie jest taka, jaką możemy zaobserwować. Więc te właśnie czynniki sprawcze, szukaniem zajmują się nauki przyrodnicze, tyle tylko, że filozofia będzie właśnie sięgała dalej, będzie sięgała głębiej, zarówno dalej i głębiej, to znaczy zarówno z jednej strony dalej, w sensie takim, że nie będzie skupiała się tylko na tych czynnikach najbardziej tych bezpośrednio oddziałujących, wpływających na powstanie rzeczy, ale będzie sięgała potem dalej, aż po te czynniki często jakieś rozumne, które stoją za jakimiś rozumnymi działaniami. To również przecież w obszarze filozofii się będzie znajdowało. Ale z drugiej strony też właśnie szukamy tak w sposób taki najgłębszy tych przyczyn. Czyli jakby staramy się zrozumieć rzeczywistość na tym najgłębszym poziomie. Czyli szukamy takich przyczyn, które stoją za zrozumieniem rzeczywistości na tym najgłębszym poziomie. Nie koncentrujemy się tylko na jakimś wycinku rzeczywistości, ale na tym, czym dana rzecz jest w tych najgłębszych takich swoich elementach i podstawach, na tym najgłębszym poziomie.
I potem ostatnia, czyli druga z tych przyczyn zewnętrznych, to jest przyczyna celowa, przyczyna, która została odkryta na końcu samym. Przyczyna najtrudniejsza i też zasadniczo przez naukę zupełnie właściwie odrzucona, bo się nie mówi o celu działania jakiegoś. Chociaż często na przykład przecież przyroda okazuje się, że tak funkcjonuje, że rzeczywiście w praktyce stara się, prawa fizyki na przykład można sformułować, znaczy prawa w sensie na przykład mechanikę można sformułować w takim ujęciu lagrangeowskim, gdzie jakby właściwą, czyli taką, która jest obserwowana w eksperymentach czy w jakichś obserwacjach, na przykład trajektoria jakiejś cząstki czy tam czegoś takiego, jest zgodna z pewną z minimalizacją, czy czasem też maksymalizacją pewnej wielkości fizycznej, zwanej działaniem. Że można matematycznie zdefiniować pewną wielkość zwaną działaniem. Okazuje się, że można obliczyć, jaka ona jest, można pokazać, gdzie ona ma swoje minimum. I się okazuje, że właśnie na tej trajektorii, na której to działanie osiąga minimum, właśnie to jest ta trajektoria, którą rzeczywiście przyroda wybiera, rzeczywiście, która jest rzeczywiście jakby realizowana. Tak? Jest ten właśnie scenariusz realizowany, który zakłada minimalizację działania. Czyli jakby jest pewnego rodzaju taka sugestia, że mamy tutaj do czynienia z jakimś działaniem celowym. Chociaż oczywiście mówiąc o działaniu celowym, musimy zakładać, że jest jakiś czynnik, który ten cel nadaje, jakiś czynnik rozumny, który za tym wszystkim stoi. Dlatego nauka współczesna będzie tą przyczynę celową odrzucała. Właśnie u Arystotelesa mamy bardzo głębokie wprowadzenie przyczyny celowej jakby w cały system filozoficzny do tego aż stopnia, że ten pierwszy poruszyciel jest przede wszystkim działającym jako przyczyna celowa. I dla nas jako katolików znowu to się pięknie jakoś ten poziom naturalny będzie przechodził w ten nadprzyrodzony. Tutaj znowu będzie ta zasada realizowana, że łaska bazuje na naturze, dlatego że dla nas jako dla katolików chodzi właśnie ostatecznie o osiągnięcie tego celu, który jest nam zadany przez tego pierwszego poruszyciela. On sam jest przecież tym właśnie, który nas przyciąga do siebie. Dokładnie trochę tak jak właśnie u Arystotelesa, tylko na trochę na tym wyższym nadprzyrodzonym poziomie. To są właśnie te cztery przyczyny. Jeżeli teraz będziemy wnikali w tą filozofię tych pierwszych myślicieli, to zobaczymy, że u nich rozumienie przyczyn jest bardzo ograniczone. Że tam właściwie wszystko będzie się sprowadzało do jednej przyczyny, do przyczyny materialnej. W jednym tam przypadku właściwie to wygląda bardziej jako przyczyna formalna. Przyczyna sprawcza będzie zrozumiana na bardzo takim nikłym, na bardzo niskim poziomie i właściwie będzie to tylko i wyłącznie takie pomachanie rękami bez jakiegoś głębszego wniknięcia w istotę rzeczywistości. I też musimy pamiętać o tym, że to będzie bardzo widoczne. Tak jak na przykład, kiedy otwieramy katechizm i uczymy się podstawowych prawd wiary, to te formuły, które tam się pojawiają, one są oczywiście bardzo łatwe do zapamiętania, są dość abstrakcyjne, bo mówi się o nieśmiertelnej duszy, o łasce, mówi się o jakichś takich zasadach, czy mówi się o Trójce Świętej, to małe dzieci przecież już muszą opanować. Ale musimy też pamiętać o tym, że żeby sformułować te proste zasady, to już potrzebny był rozwój filozofii na bardzo wysokim poziomie. Żeby sformułować to, czym jest osoba, żeby móc operować takim pojęciem jak łaska, żeby operować takimi pojęciami właśnie jak nieśmiertelna dusza i tak dalej. To są wszystko pojęcia, które w dużej mierze zostały dzięki pracy filozofów opracowane. Częściowo tam oczywiście są objawione. Właściwie są wszystkie jakoś objawione, tylko chodzi o to, że samo objawienie powoduje, że one są jednak bardzo tajemnicze, że są czymś takim do końca niesprecyzowanym, można tak powiedzieć. I wymagana jest tutaj praca, wymagana była i ona się oczywiście dokonała, praca myślicieli, którzy przystosowywali pojęcia opracowane przez filozofów na potrzeby tego, co Kościół głosił, na potrzeby objawienia. Wobec tego małe dziecko dzisiaj ucząc się katechizmu, no tak naprawdę jakoś na jakimś poziomie przyswaja sobie osiągnięcia filozoficzne tych wielkich myślicieli. Musimy o tym pamiętać. I czy na przykład ucząc się o sakramentach,
Kiedy się na przykład dzieci w przedszkolu, to nie, ale uczą się w szkole podstawowej, uczą się tego, co jest potrzebne do tego, żeby sakrament zaistniał, to też mało kto zdaje sobie sprawę, że się uczy wtedy właśnie tych czterech przyczyn Arystotelesa, że się podaje właśnie przyczynę sprawczą, czyli tego właśnie, który ten sakrament udziela, czyli szafarza, że się podaje przyczynę celową, czyli tutaj tą taką subiektywną, czyli ten cel, który działającego, czyli jego intencję, która jest potrzebna do tego, żeby sakrament zaistniał. Że mówi się właśnie o formie i materii sakramentów, ale to są właśnie, i to jest nic innego jak te cztery przyczyny Arystotelesa, które są takim kluczem do rozumienia rzeczywistości. Także jakby nie da się, to jest tak mocno wpisane zresztą w religię katolicką, nawet modernizm nie jest w stanie do końca tego rozerwać, bo nawet wśród modernistów no, trudno jest mówić o czymś innym jak o transsubstancjacji. To jest przecież pojęciem takim bardzo arystotelesowskim, bo mówi się o jakiejś przemianie substancjalnej. Czyli czymś, co jest bardzo mocno związane z Tomaszem z Akwinu, z Arystotelesem. Próbowano oczywiście to zastąpić tam jakimiś pojęciami transfiguracji, transsygnifikacji, które są takie bardzo już modernistyczne, ale to się jednak w praktyce w ogóle nie przyjęło. Tak, nawet w modernistycznych podsoborowych seminariach używa się tak naprawdę tych tomistycznych określeń. Tak więc tak samo my w takim codziennym naszym życiu okazuje się, że bardzo mocno jesteśmy jednak dziećmi właśnie korzystającymi z dorobku tych wielkich myślicieli. Nie tam jakoś może bezpośrednio i właśnie w taki raczej sposób spontaniczny, ale przecież mimo wszystko potrafimy na dość już takim wczesnym etapie naszego rozwoju umysłowego rozróżniać pomiędzy różnymi rzeczami. Jesteśmy raczej w taki dość spontaniczny sposób uczeni tego i przyzwyczajani, że różne elementy, które nas otaczają, są faktycznie właśnie różnymi bytami. Bo teraz, jeżeli będziemy mówić o tej filozofii, tych pierwszych filozofów, to tam się okazuje, że jakby podstawowym takim tym poziomem, na którym ci ludzie pozostawali, nawet ci, którzy byli myślicielami, to jest w ogóle coś zupełnie innego. To jest przekonanie o tym, że wszystkie elementy rzeczywistości tworzą jakby jeden byt, jakby jedną substancję. Jakby cały świat, cała natura jest właśnie taką jedną substancją, jedną rzeczywistością. Taką jednością, nie w ramach jakiejś struktury, tak jak na przykład to u świętego Tomasza przecież jest pojęcie pewnego dzieła stworzonego, które jest pewnym harmonijnie uporządkowanym zespołem, ale właśnie pewnych konkretnych bytów. Każdy element jest bytem. Oczywiście dobro całości jest ważniejsze od dobra części. Oczywiście Bóg przede wszystkim, pisze święty Tomasz, kiedy na przykład opatrzność Boża kieruje światem, to jakby ma na myśli w pierwszej kolejności właśnie całość, bo całość jest czymś większym niż tylko suma części. Bo właśnie całość jest czymś doskonalszym, bo właśnie całość jest jakby tym pierwszym z punktu widzenia jakby intencji, z punktu widzenia jakby wymyślenia. Tak jak i człowiek, kiedy o czymś myśli, to jakby myśli o całości. Części są dopasowane do całości, a nie odwrotnie. To nasz taki też z kolei ten indywidualizm zbyt wybujały, który potem w filozofii się będzie pojawiał, to poprzez nominalizm to wejdzie. Właśnie jakby każe nam dostrzegać przede wszystkim jakieś elementy. Także jakby będąc w lesie raczej przede wszystkim będziemy drzewa widzieli, a lasu już jakby nie. No ale to jakby bardziej pierwotny i pierwszy jest właśnie ta całość, aniżeli te części. To jest bardzo ciekawe. Natomiast niezależnie od tego jest wielkim błędem traktowanie tych części jako tylko pewnego rodzaju takich pozorów, jakichś zjawisk, jakichś takich elementów, które w taki bardzo nieostry sposób są ze sobą powiązane, także nie tworzą same w sobie jakiejś całości. Nie są jakby oddzielnymi całościami, które w ramach jeszcze jakiejś większej całości występują, tylko one są pewnymi jakimiś takimi właśnie jakimiś nieokreślonymi do końca, nieoddzielonymi dobrze od innych częściami. Tylko jakby całość, ta fizis, ta natura jest właśnie takim prawdziwym bytem. To jest w ogóle bardzo charakterystyczne dla tych pierwszych pokoleń ludzi, tych myślicieli, filozofów. To przypomnijmy, że filozofia się w VII wieku przed Chrystusem rozpoczyna i to przełom VII, VI mniej więcej i też na tym pierwszym spotkaniu mówiliśmy, że filozofia się rodzi się z próby zracjonalizowania tych mitologicznych jakichś obrazów, koncepcji powstania świata, istnienia świata, że też mówiliśmy o tym, że bardzo istotne było to, że i dlatego to w Grecji mogło powstać, gdzie nie było takiego silnego zespolenia
właśnie do życia z jakimiś systemami religijnymi. Wobec tego ta refleksja, która się rodziła, nie była przejęta przez jakieś grupy religijne, które by wykorzystywały ten intelektualny jakiś ferment jako pewnego rodzaju takie podłoże dla swojej jakiejś tam refleksji, bo celem religii jest przede wszystkim zbawienie, celem filozofii jest właśnie to zrozumienie. I potem oczywiście też to patrzność Boża tak pokierowała, że ta refleksja stała się bardzo potrzebnym narzędziem, bardzo użytecznym narzędziem właśnie dla tej prawdziwej religii. Ale gdyby to zostało przejęte przez te systemy pogańskie jakieś tam religii, no to wówczas nigdy by się nie wyzwoliła filozofia z tych pewnych swoich takich tendencji, o których zaraz tutaj powiemy, żeśmy troszkę powiedzieli właśnie. Przede wszystkim z tej tendencji traktowania wszystkiego jako jednej wielkiej całości. Bo musimy pamiętać, że to jest w ogóle jakby charakterystyczne dla tego człowieka pogańskiego, właśnie taka tendencja do tego, żeby utożsamiać Boga i świat, czyli właśnie panteizm. Żeby utożsamiać, nie oddzielać w sposób taki całkowity, tylko jakoś mieszać ze sobą właśnie te dwie sfery. To właśnie sferę taką, nazwijmy tą naturalną i tą sferę w cudzysłowie nadprzyrodzoną, bo tutaj nie można mówić o nadprzyrodzoności w sensie ścisłym. Ale właśnie chodzi o to, że to, co jest boskie i to, co jest ludzkie, przenika się wzajemnie. I to jest bardzo widoczne też i w tych pierwszych systemach filozoficznych starożytnej Grecji. Bardzo widoczne, bo sami ci myśliciele przecież nie byli jakimiś tam ateistami. Oni tylko i wyłącznie chcieli zracjonalizować ten mitologiczny obraz i często jakby to, co było w mitologii nazwane imieniem jakiegoś bożka, filozofowie nazywali pewną zasadą, jakoś tak naturalizowali. Ale to jest właśnie ciekawe, że to z naszej perspektywy może wyglądać jako pewnego rodzaju ateizacja, bo to, co wcześniej tam było nazywane jakimś działaniem jakiegoś bożka czy bogini, teraz nagle stało się jakąś zasadą ciepła, zimna, czy miłości, nienawiści, jakąkolwiek inną. Ale musimy pamiętać, że z punktu widzenia mentalności właśnie pogańskiej nie ma takiego rozróżnienia pomiędzy tym, co naturalne i nadprzyrodzone. To znaczy, że jakby dla nich, dla tych filozofów, oni zresztą tam w niektórych momentach to dokładnie piszą, że wszystko jest pełne Bogu. Tak? Chociażby Tales, ten pierwszy właśnie filozof. Wszystko jest pełne Bogu. To nie jest tak, że tych Bogów nie ma, tylko że tych Bogów można jakoś ponazywać pewnymi naturalnymi zasadami. To znaczy, że ci Bogowie zaczynają, można powiedzieć, jakbyśmy mówiąc już takim naszym językiem technicznym, można powiedzieć, że jakby zostają pewnymi jakby zmiennymi w pewnych równaniach, czy zaczynają właśnie być elementami pewnych konstrukcji takich intelektualnych, zachowującymi się według pewnych prawideł, ale to nie znaczy, że oni zostają jakoś wykluczeni, bo tam nie ma takiego ścisłego rozgraniczenia między to, co boskie i to, co jest nie jest boskie. A tym samym nie ma rozróżnienia pomiędzy na przykład jednym Bogiem i wielością bóstw. To też jest bardzo ciekawe. Z naszej perspektywy jakby to zupełnie się nie mieści w głowie. Dla nas jest oczywiste, że jest jeden Bóg, ale nawet i też to jest oczywiste, że jest ogromna różnica, jest ogromna przepaść pomiędzy monoteizmem i politeizmem. Że nie da się tego w żaden sposób połączyć. Tymczasem dla Greków starożytnych to nie jest takie oczywiste. No może być tak, że ten jeden Bóg, przez to, że właśnie nie ma tak ścisłego rozróżniania między różnymi elementami rzeczywistości, przez to, że to się wszystko jakoś ze sobą wiąże, to wówczas może być ten Bóg jeden, a jednocześnie on się będzie objawiał na wiele różnych sposobów. I będzie jednocześnie ten jeden Bóg jakby wielością bożków. To się tak do końca nie wyklucza. I tak samo ci bożkowie mogą być jakimiś siłami naturalnymi i też jakby to się nie wyklucza. No i to jakby oznacza, że również i człowiek, w jaki sposób człowiek jest rozumiany. Człowiek nie jest właśnie jakimś takim bytem od innych bardzo oddzielonym, bardzo różnym. Jest jakąś częścią pewnego krajobrazu, częścią świata. Oczywiście pod względem jakieś praktyczne swoje zdolności, no wyróżnia się jakoś tam rozumem, ale ci pierwsi myśliciele znowu nie traktują człowieka jako jedynego myślącego. To jest bardzo ciekawe, że oni uważają, że właściwie wszystko do pewnego stopnia myśli. Tylko to myślenie jest takie, nie jest zero-jedynkowe, jest takie, można powiedzieć, takie ciągłe spektrum tego myślenia. Że są byty takie bardziej myślące jak ludzie, są mniej myślące jak zwierzęta, ale właściwie wszystkie inne w jakimś stopniu uczestniczą w myśleniu, tak jak wszystkie uczestniczą w istnieniu, tak jak wszystkie też uczestniczą w życiu. To jest dokładnie to samo. Że tak samo inne są jakoś żywe. Nie jest tylko tak, że żywy jest człowiek, czy tylko zwierzęta i rośliny. Dlatego takie określenie na przykład do tej pory się zachowało, jak na przykład żywe srebro. Czyli to jest rtęć, bo ona się jakoś porusza.
Życie wymaga pewnej duszy, ale dusza to jest tam, gdzie coś się rusza. Jak się rusza, to jest dusza. I wobec tego też magnes na przykład posiada duszę, bo porusza jakieś pewne elementy. Ruch jest też zresztą czymś, co przecież wielu filozofów będzie pojmowało jako pewna jakaś właściwość taka spontaniczna, wsobna, która jest w materii. Więc jakby tam wszystko się ze sobą wiąże, i życie, i myślenie, i właśnie nawet te elementy takie boskie, ta boska iskra jest jakoś, to wszystko jest jakoś rozłożone w sposób taki, no nierównomierny, ale taki właśnie, taki można powiedzieć, nie zero-jedynkowy, ale właśnie taki stopniowalny. W różnym stopniu, ale jednak różne byty są, właśnie to nie są właśnie byty, to są tylko różne takie elementy, przejawy tego jednego bytu. To jest właśnie, to jest coś, czego, co dla nas jest takie zupełnie paradoksalne, absurdalne i nie do przyjęcia. I my spontanicznie od tego odchodzimy, kiedy jesteśmy małymi dziećmi, już uczymy się tego, a my tak kultura i rozwój cywilizacyjny jednak bardzo dużo nam dają tutaj i nawet małe dzieci już łatwo odróżniają pomiędzy jednym bytem a drugim. Tam natomiast właśnie tego nie ma. To po prostu to są części jakiejś jednej całości, jakby jednej rzeczywistości. Teraz tylko jakby filozofia będzie próbowała zrozumieć, co jest tym takim najbardziej podstawowym elementem rzeczywistości. Czyli znaleźć taki klucz do tego, żeby tą rzeczywistość jakby zrozumieć, to znaczy opisać za pomocą jakiegoś jednego, powiedzmy, pojęcia, czy jednego jakiegoś klucza, czy pewnego zestawu pojęć, czy takich narzędzi, ale to jakby oczywistą jest rzeczą, że to wszystko jest jakby jedną wielką całością. To jest właśnie ta różnica pomiędzy nimi i nami i tak naprawdę to znowu widać tą harmonię pomiędzy światem natury i łaski. Bo okazuje się, że właśnie religia katolicka nam zabezpiecza, znaczy najpierw filozofia, już na poziomie to dopiero Arystoteles, możemy jemu to zawdzięczamy, takie naprawdę głębokie, na tamtym etapie bardzo głębokie wniknięcie w istotę rzeczywistości, także zaczęło być odróżnialne, jedna rzecz od drugiej, że można było rzeczywiście powiedzieć, że to jest jedna substancja, tam to jest inna substancja. Że jakby można rzeczywiście pokazać tak racjonalnie, rozumowo, filozoficznie, że świat nie jest jakimś jednym bytem, jedną substancją, tylko to są różne substancje, różne jakieś rzeczywistości, które funkcjonują w ramach jakiejś większej całości, ale nie są tylko częściami czegoś większego, jako po prostu jakieś takie nie do końca od siebie odróżnialne części. Tylko same w sobie są pewnymi konkretnymi rzeczami. Ale okazuje się, że katolicyzm daje nam jeszcze dodatkową podstawę do takiego poglądu. Dlaczego? Dlatego, że katolicyzm uczy, że Bóg jest rzeczywiście od świata bardzo odmienny. Że Bóg jest tak naprawdę, mimo tego, że bardzo blisko świata, bo świat otrzymuje w istnieniu, to jednak jest od świata bardzo różny. Jest czymś rzeczywiście odrębnym, innym. I potem, kiedy katolicyzm zaczyna i chrześcijaństwo zaczyna przeżywać pewien kryzys, jakąś słabość, to zaczyna człowiek znowu wracać do tego właśnie panteizmu i do monizmu. Monizm to jest pogląd na tym poziomie filozoficznym, że wszystko stanowi jedność, a panteizm no to jest to jest określenie, które mówi, że wszystko jest Bogiem, że wszystko jest właśnie, ma jakąś boską naturę. Oczywiście też może być tak, że albo świat jest pochłonięty przez bóstwo, albo z kolei bóstwo jakby pochłonięte zostaje przez świat. Czyli może ten akcent padać w różny sposób. Natomiast to zawsze do tego się mniej więcej będzie sprowadzać. Katolicyzm natomiast pokazuje nam, że Bóg jest naprawdę faktycznie od świata odrębny, że mógłby świat nie istnieć, nie być stworzony. Bóg nie ma takiego obowiązku, żeby stwarzać świat. I tak dalej byłby sobą. Nic by się nie zmieniło. Z jego perspektywy stworzenie świata nic nie zmienia, nic nie daje. Można powiedzieć, że tutaj jakby też dostrzegamy ten najgłębszy fundament dla ludzkiej wolności. Bo jeżeli Bóg może stworzyć świat, a może go nie stworzyć, to jest właśnie najbardziej wolny wtedy. Tak? I to ta wolność staje się fundamentem, tą najgłębszą przyczyną dla tego, co i my posiadamy. Mam pewne podobieństwo do Boga, właśnie tą zdolność do tego, aby się jakoś determinować, żeby wybierać takie czy inne rozwiązanie, żeby być wolny. Właśnie w starożytności no znowu brakuje czegoś takiego, brakuje takiego rozróżnienia, więc tam bardzo łatwo jest zgubić wolność, bardzo łatwo też zgubić właśnie taką racjonalność właśnie przez ten brak rozróżniania. Bo właśnie ten monizm, czyli to jest nic innego, jak jeżeli traktujemy tak samo byty, czy w pewnym sensie jako części jednej, przecież dokładnie, no części jednej substancji, jednego bytu,
rzeczy, które są ewidentnie rozumne i rzeczy, które są ewidentnie no, bezrozumne, no, nie wydaje się, żeby były rozumne. Albo nawet nie są żywe, są tylko jakimiś minerałami na przykład. Jeżeli traktujemy jako po prostu przejawy czegoś jednego, to jest zresztą dostrzegalne w poezji, dlatego tak w ogóle ta taka liryczność starożytności, ona wynika właśnie z tego, że tak łatwo jest przypisać jakimś tam wiatrom to, że one coś tam chcą, jakąś mają intencję, że jakieś tam kwiatki coś tam sobie myślą. To jest właśnie skutek tego monistycznego spojrzenia. To ono jakby nadaje pewien liryzm człowiekowi. Człowiek tak zasadniczo tak jest, że im bardziej rozumny, to jest mniej poetycki, tak? Bo to tak mniej więcej działa. I może być poetycki w takim sensie, że odpowiednio sobie poustawia wyrazy, tak jak to święty Tomasz, on był wielkim poetą, ale tam nie ma żadnego liryzmu w tej poezji, w takim sensie, że to jest wszystko racjonalne, jakby, ale to w taki racjonalizm, który raczej olśniewa, a nie oślepia. Natomiast to jest bardzo racjonalne, właśnie w tym sensie w ogóle nie jest liryczne. Jako dziecko pamiętam, że byłem, mnie to tak bardzo denerwowało, kiedy jakimś tam kwiatkom się przypisywało jakąś rozumność, że one patrzą za tym słońcem i mnie to tak strasznie denerwowało, że to się nie odróżnia tego, że to jest kwiatek, to jest człowiek, to jest coś tam innego. I ja potem się nauczyłem pewnej takiej tolerancji do takiego sposobu wyrażania się, bo zrozumiałem, że tak mają ludzie takie upodobania i tak piszą, ale mnie to strasznie denerwowało, że się takie głupoty po prostu pisze, prawda? Bo to jest po prostu coś absurdalnego, ale tak właśnie kiedyś ludzie myśleli. Taki właśnie był sposób myślenia i mentalność ludzi w tych dawnych czasach. To wszystko jest takie zmonizowane, ale ten monizm to jest nic innego, jak tak naprawdę brak zrozumienia zasady niesprzeczności. Bo się przypisuje rzeczom sprzecznym na przykład to samo. Tak? Że przypisuje się po prostu no właśnie różnym rzeczom, czego się nie jest się nastawionym, jakby nie ma umysł pewnego wyostrzenia, jeżeli chodzi o analizę rzeczywistości. Ponieważ zasada niesprzeczności jest pewnego rodzaju konsekwencją zasady tożsamości, to i zasada tożsamości wtedy to oznacza, że ona też przeżywa pewien kryzys, że ona nie jest odpowiednio jakoś tam zrozumiana. I tak rzeczywiście jest. Dlatego właśnie to rozumienie tych rzeczy, tak naprawdę oddzielnych substancji, jako tylko po prostu takich elementów całości. To jest właśnie to. Ten monizm oczywiście został jakoś przezwyciężony tam z czasem filozoficznie. Potem katolicka religia dała jeszcze dodatkowy impuls do tego silniejszego takiego wyróżniania rzeczy. Właśnie przez to wyróżnienie chociażby, to wyróżnienie między Bogiem i światem. Bo to powoduje jakby dodatkową taką ścisłość i precyzję, która potem się przenosi na inne rzeczy. Bo jeżeli Bóg i świat są tak bardzo oddzielone, no to wtedy to też powoduje, że na przykład przez to, że Bóg właśnie może stworzyć, ale nie musi, no to ten fundament dla wolności. No to wtedy człowiek jako istota wolna odróżnia się bardziej od jakiegoś tam psa czy kota. Bo one już nie są wolne, już nie mają w sobie tego. One są tylko pewnymi elementami tej naszej biologicznej tutaj rzeczywistości, a jakby nie wykraczają poza ten poziom biologiczny i przyrodniczy. A człowiek nawet na tym naturalnym poziomie właśnie wykracza poza ten poziom. To jest właśnie ta różnica. To jest właśnie coś, co jest tak bardzo, bardzo nowego. Ale w momencie, kiedy katolicyzm słabnie, kiedy też filozofia przeżywa swój kryzys, bo ona również przeżywa swój kryzys, to już od końca średniowiecza można powiedzieć tak naprawdę, to wówczas człowiek zaczyna z powrotem wracać do tego systemu monistycznego. I do tego stopnia, że współczesna na przykład fizyka i te systemy kosmologiczne, które próbują opisywać rzeczywistość, oczywiście to jest do pewnego, tak już od razu uprzedzam, do pewnego stopnia jest to uzasadnione na poziomie kosmologii tej fizykalnej, na poziomie nauk przyrodniczych. Bo chodzi o to, że tam jest znowu bardzo silny ten element monistyczny, że te tendencje monizujące czy monistyczne są we współczesnych naukach przyrodniczych znowu bardzo mocne. Że znowu szuka się jakiegoś jednego elementu, który ma wszystko wyjaśnić, który ma po prostu wszystko do jakoś tłumaczyć. No bo zobaczmy, w jaki sposób będzie fizyka podchodziła do ludzkiej duszy. No to jest taki po prostu, taki ma taki charakter pewnego epifenomenu dusza ludzka. Czyli jest pewnym nie tyle jakąś tam substancją, nie jest czymś, co jakby należy wydzielić, oddzielić jakoś od materii, przyjąć istnienie czegoś takiego, jak takiego czynnika jak dusza, która już nie podlega prawom fizyki w takim sensie bezpośrednio, tylko jest po prostu jakimś skutkiem pewnych, jakichś czysto fizykalnych procesów. Jakieś tam procesy na poziomie fizyki kwantowej zachodzą.
Że gdzieś tam, dajmy na to, między neuronami w mózgu zachodzą jakieś procesy kwantowe. Mechanika kwantowa powoduje, i plus ta ogromna liczba tych wszystkich i tak dalej, tych rzeczy, zasada emergencji, która powoduje, że jakby powstają nowe struktury, które wcześniej są jakby tak potencjalnie zawarte w jakichś tam złożonych takich układach. I nagle po prostu powstaje coś, co my nazywamy świadomością. Poczuciem wolności, czy jakąś racjonalnością, czy czymś takim. Tak? To wszystko, co... No i przecież są te tendencje tak dzisiaj bardzo, bardzo wyraźne. To widzimy rozpowszechniane, że wolność ludzka jest tylko i wyłącznie złudzeniem. Że dusza ludzka to jest tylko i wyłącznie jakieś złudzenie. Że istnieje tylko fizyka, istnieje tylko to. I tak naprawdę wszystko inne to są pozory. To jest nienaukowe, to można sobie w to wierzyć. To jest tylko ideologia. Można sobie w to wierzyć, tak jak ktoś wierzy tam w jakieś Pokemony, na przykład cokolwiek. Możesz wierzyć w Mikołaja. Masz prawo do tego, oczywiście możesz wierzyć i w duszę ludzką, dlaczego nie? Ale to są tylko takie jakieś elementy, możesz przyjąć w sensie wiary, w sensie jakiejś substancji, tak? To jest tylko i wyłącznie coś takiego, co jest jakimś skutkiem tych procesów na poziomie takim najbardziej podstawowym. I wtedy cała rzeczywistość jest sprowadzona tylko i wyłącznie do samych tych oddziaływań i tak się to próbuje tłumaczyć. To jest zadziwiające, że wraca się w ten sposób, też oczywiście jakoś bezwiednie, do tych pierwszych poglądów filozoficznych. Że pierwsi filozofowie przyrody właśnie na tym przełomie VII-VI wieku przed Chrystusem w Grecji, w koloniach greckich, bo tam filozofia powstała, tam była większa swoboda, wolność, tam też pewnie jakieś wpływy innych kultur, które wiadomo, kiedy się kultury przenikają, następuje jakieś takie, to są specjalnie takie korzystne warunki do tego, żeby powstała jakaś nowa refleksja, bo człowiek się zaczyna zastanawiać, jak skonfrontować, znaczy w jaki sposób połączyć te jakieś poglądy, z którymi się konfrontuje. Te, które jakoś ktoś jemu przekazał, a teraz słyszy jakąś inną historię, jakąś inną mitologię i próbuje to jakoś zrozumieć. Tak właśnie powstaje filozofia. I to jest ciekawe, że te współczesne prądy kosmologiczne bardzo, czy właściwie prądy, no to są, bo jest coś, bo to jest, jako fizyka to jest wszystko dobrze. To znaczy fizyka z natury jest redukcjonistyczna. Ona musi zredukować człowieka do zbioru jakichś atomów czy cząstek. Jakby to nie możemy mieć za złe temu fizykowi tego, że on to tak zrobi, bo tak właśnie wymaga jego dziedzina. Już mu mówili, że w rakiecie kosmicznej, czy znajduje się na fotelu worek z ziemniakami, czy znajduje się prawdziwy astronauta z nieśmiertelną duszą, z punktu widzenia prawa grawitacji to nie ma najmniejszego znaczenia, bo jakby fizyka redukuje to właśnie do czegoś takiego, bo nie szuka tych ostatecznych przyczyn, nie wnika w rzeczywistość na tym najgłębszym poziomie, bo to robi właśnie filozofia. Natomiast jeżeli powstały jakieś teorie czy koncepcje fizykalne i one właśnie będą próbowały się zajmować tym zagadnieniem kosmologicznym, czy tam też kosmogonicznym, bo to jest tutaj w przypadku nauk przyrodniczych właściwie jedno i to samo, czyli właśnie kwestia genezy świata, skąd się wziął świat. To oczywiście fizyka, jeżeli trzyma się tych swoich granic metodologicznych takich i tak dalej, to jakby wszystko jest dobrze, bo wtedy fizyka z natury może zajmować się tylko przejściem z jakiegoś stanu A do stanu B. Może badać to, w jaki sposób zachodzi, jak właśnie odpowiada na pytanie jak, nie na pytanie dlaczego. Tylko na pytanie jak. W jaki sposób się, jak to się dzieje właśnie, tak? W jaki sposób wszechświat z jakiegoś stanu przechodzi do innego stanu i co kieruje tymi zmianami. To oczywiście fizyka może się tym zajmować. Ale w momencie, kiedy fizyka próbuje wejść w buty filozofii, próbuje przekroczyć te nieprzekraczalne skądinąd granice metody i próbuje i obszary jakby tego zainteresowania i próbuje nam odpowiedzieć na pytania czysto filozoficzne, co zresztą tylko świadczy o tym, że ci fizycy, coś jest z nimi nie tak. Ja pamiętam, kiedy sam robiłem pracę doktorską z kosmologii PJ, to ludzie, z którymi pracowałem, oni to mieli bardzo jednak głęboko gdzieś wpisane. To świadomość ograniczenia własnej tej metody i tego i tej nauki, którą uprawiali. I kiedy zaczynały się jakieś tam pytania, takie już właśnie filozoficzne, to oni mówili, to jest filozofia, my się tym nie zajmujemy. Nie możemy na ten temat powiedzieć, bo to już jest coś, co przekracza naszą dziedzinę. I tak rzeczywiście powinno się robić. Natomiast są tacy, którzy będąc bardzo dobrymi fizykami, nawet jakimiś takimi naprawdę genialnymi fizykami, ale nie mając żadnego wykształcenia filozoficznego, bo mając jakieś zupełnie fałszywe, próbują stworzyć filozofię no właśnie samemu. To jest taka dyletancka filozofia tak zwanych filozofujących fizyków, to się tak nawet określa. No i to wychodzą z tego takie różne potworki, bo się przenosi się to, co się wie z fizyki na jakiś taki szerszy kontekst, ale się tego właściwie, tego filozoficznego
W ogóle ani historii filozofii, ani jakichś podstawowych pojęć filozoficznych się zupełnie nie zna. Wtedy próbuje się najczęściej wyjaśniać, bo fizyka ma bardzo rozwiniętą tą część właśnie filozofii, można by nazwać formą. Wobec tego się, czyli te właśnie równania matematyczne, te wszystkie koncepty matematyczne, one są jakby najważniejsze. One są takim, że jest składnikiem świata, takim zasadniczym substratem, to właśnie nie tyle ta materia jako taka, tylko te równania, to jakby one jakby opisują rzeczywistość. Wobec tego ta przyczyna formalna staje się najważniejsza. Przyczyna sprawcza już właściwie się próbuje ją tak utożsamić z formalną, także jakby te same równania jakby same przez siebie się mają się jakoś uzasadniać, tak? Czyli to, że jakby wszechświat jest właśnie taki, a nie inny, no bo tam równania jakieś takie są, no ale skąd się te równania wzięły i tak dalej. No to zawsze można w ten sposób uciec, że po prostu no akurat w tym obszarze wszechświata, w którym żyjemy, akurat prawa fizyki są takie, a w innym obszarze wszechświata są jakieś inne, czy w innym wszechświecie są po prostu inne, my żeśmy akurat się mieliśmy szczęście takie, żeśmy się tutaj urodzili, gdzie akurat takie są prawa fizyki, więc dlatego mogliśmy w ogóle zaistnieć, bo przy innych prawach fizyki tam nie trzeba dużo, tam wystarczy bardzo mała jakaś modyfikacja którejkolwiek tam mniej więcej 30 takich bardzo podstawowych praw, takich wielkości takich fizycznych, takich stałych fizycznych, takich najbardziej podstawowych jest około 30. Wystarczy jeden parametr zmienić tam jakiś bardzo mały procent i w ogóle wszechświat nie może funkcjonować w taki sposób, jaki funkcjonuje. Znaczy do tego stopnia, że na przykład atomy nie powstaną. Że nie tylko nie powstaną jakieś większe struktury typu gwiazdy czy galaktyki, tylko nawet nie powstaną na przykład atomy. Nic, jakby prawie że można powiedzieć, że nic z naszej perspektywy nie powstanie. Także to naprawdę dużo nie potrzeba. No i tak to się wtedy będzie tłumaczyło, że po prostu akurat mieliśmy szczęście, że istniejemy w takim akurat wszechświecie, gdzie to wszystko jest takie właśnie, a nie inne. No i dlatego po prostu istniejemy, a w jakimś innym wszechświecie no nikt takiego pytania nie może zadać, no bo tam po prostu życie nie powstało. Tak? Ale skąd się w ogóle wzięły te prawa fizyki? Dlaczego w ogóle są one takie? Tak? No to już jakby to jest takie zamiatanie problemu pod dywan, bo się jakby dąży do takiego stanu jakiegoś bardzo wczesnego w tej ewolucji wszechświata, który jest jakimś takim nie do końca pojmowalnym. Takim właśnie, że się niewiele da powiedzieć. Na przykład w modelu Wielkiego Wybuchu, który jest przecież jakby włączony w ramach czegoś, nazywa się modelem standardowym, to jest już takie to tylko nazywa się model, ale to jest coś już właściwie większego niż model, bo w modele w fizyce to jest coś takiego na bardzo małym tym poziomie, powiedzmy, pewności. To są tylko pewne jakieś takie hipotezy robocze, a tutaj to jest coś, co opisuje rzeczywistość, znaczy czemu się nadaje już status takiej powiedzmy teorii. To faktycznie w przypadku tego właśnie wielkiego wybuchu, oczywiście to jest tutaj bardzo wiele różnych takich uproszczeń, bo to wynika i z kwestii pewnej popularyzacji wiedzy, ona wymaga pewnych takich uproszczeń i też potem w świecie tym współczesnym jest mnóstwo innych procesów takich, których zjawisk, które powodują, że ta wiedza naukowa jest bardzo ograniczona i jakoś zdeformowana, mało rozpowszechniona w przypadku, jeśli chodzi o nauki przyrodnicze i dlatego to jest też dużo różnego rodzaju takich, powiedzmy, zabobonów, które narosły wokół tego, ale faktycznie to jakby na tym polega problem, że ten stan początkowy, on jest bardzo mało znany. Na tym to mniej więcej się, do tego się mniej więcej sprowadza, z punktu widzenia fizyki. Znaczy te stany początkowe, im bliżej jesteśmy tego stanu jakby naprawdę zerowego, tym mniej możemy powiedzieć o nim. Napotykamy na różne problemy, jakby rozpoczyna się fizyka, której my tutaj już tak naprawdę nie znamy, bo charakter oddziaływań między cząstkami elementarnymi zależy od skali energetycznej. Tam ta skala energetyczna rośnie, więc oddziaływania nabierają innego charakteru. I zaczynają się do siebie upodabniać, zaczynają się uwidaczniać pewne symetrie, których w naszym świecie już nie widać. Świat zaczyna wyglądać zupełnie inaczej. Jest zupełnie egzotyczny i nie możemy tego nawet w żadnych akceleratorach tego do końca dowzorowywać. Wobec tego nie wiemy tak naprawdę. Potem kwestia jeszcze grawitacji i tak dalej. Ale jakby co jest tym podstawowym składnikiem wszechświata? No powiedzmy, że jakieś pola kwantowe, powiedzmy, że jakaś właśnie mechanika kwantowa, no właśnie jakieś takie rzeczy, które są dla nas czymś bardzo abstrakcyjnym, czymś nie do końca zrozumiałym, a jeszcze właśnie na tym podstawowym, znaczy w tych pierwszych jakby chwilach powiedzmy, jakby to też nie bardzo rozumiemy, co się tam dzieje. Tak? Czyli mamy coś, co właśnie zaczyna przypominać mitologię. Zaczyna przypominać mitologię, bo mitologia, na przykład mitologia grecka, co ona mówi o tym, o powstaniu świata, jakie mity kosmogoniczne, jaki jest taki ogólny motyw, który tam można zawsze zauważyć. No to jest właśnie taki, że jest jakiś chaos i z tego chaosu się w jakiś sposób rodzi kosmos, czyli porządek. Z tego chaosu coś się wydziela z tego chaosu, jakaś,
jakaś struktura powstaje, tak? Jakaś pierwsza para bogów. Tylko że pamiętajmy, że bogowie dla tych starożytnych Greków, tak jak żeśmy już mówili o tych pierwszych myślicielach, że jakby tam nie ma takiego rozumienia osoby jako pewnego bytu. Że Bożek jest jakąś osobą, taki heros, no taki powiedzmy celebryta jakiś, tak byśmy dzisiaj powiedzieli, taki celebryta, potężny jakiś gość. Tam nie ma takiej osobowości, rozumności, wolności w naszym rozumieniu. To są pewne zasady takie bardziej, tak? Więc jeżeli mitologia mówi, że tam się wydzielają jacyś bożkowie z tego chaosu pierwotnego, a potem filozof przyjdzie i powie, że no to właśnie był bezkres i z tego bezkresu się jakaś tam dwie zasady, ciepła i zimna się wyrodziły, jakoś powstały i z tego dalej powstało, to drugie już jest filozofią, to pierwsze jest mitologią, ale w istocie ta różnica nie jest taka duża. Pierwsza filozofia jest podobna do mitologii i też zadziwiające, że ta współczesna fizyka też jest trochę podobna do mitologii. Też właśnie musimy ciągle pamiętać, że to trochę wynika stąd, że ten redukcjonizm jest na poziomie fizyki jest uzasadniony, tylko problem polega właśnie tylko na tym, że się potem, i on podbuduje tą monizację, tylko problem polega na tym, że się potem przechodzi z fizyki do filozofii. Dopóki jesteśmy na poziomie pewnych procesów fizycznych, pewnych zjawisk, no to rzeczywiście, no tak to też i tomista, który by był to wprowadzony, to zobaczył, no to tak po prostu jest, że jak się cofamy do tego poziomu jakiegoś tam tego bezpośrednio po wielkim wybuchu, czymkolwiek ten wielki wybuch jest, bo to też to nie ma jakiegoś takiego metafizycznego statusu, jakiegoś tam znanego, tylko jest po prostu coś, co na poziomie fizyki możemy jakoś tam określić, to jednak możemy powiedzieć coraz mniej. To faktycznie tak jest, natomiast to wcale też zresztą nie przybliża nas za bardzo do zrozumienia z tego, skąd się wszechświat wziął na tym metafizycznym poziomie. Bo na poziomie metafizycznym istnienie wszechświata jest czymś, można powiedzieć, takim innym, głębszym. To będziemy też mówić przy okazji omawiania właśnie kreacjonizmu świętego Tomasza. I zobaczymy, że ta teoria filozoficzna powstania świata jest cały czas aktualna, pomimo tych wszystkich jakichś tam zmian na poziomie przyrodniczym. Niezależnie od tego, jakie modele, czy jakie koncepcje na poziomie przyrodniczym istnieją, jeżeli chodzi o powstanie wszechświata, to ciągle prawdziwy jest ten właśnie filozoficzny, metafizyczny koncept, który po prostu wynika z analizowania tych najbardziej podstawowych pojęć i też z pewnego też wkładu, który daje objawienie, który został przyjęty i jakby na poziomie filozoficznym zrozumiany. No ale jednak on też się okazuje, że był w praktyce jakoś tutaj akurat potrzebny. Ave Maris te.